Witajcie, pokażę Wam sposób, genialny sposób, jak przerobić taką walsawę na pojazd przyszłości Co jest potrzebne nam? Po, po pierwsze, samochód. To jest nam bardzo potrzebne. Samochód odkupię od mojego wujka, bo ma taki gazowany. Nie powiem gdzie, bo byście mi go ukradli. Po drugie, po co nam są poniższe rzeczy? 13 kamer cyfrowych, nadajnik GPS, 8 komputerów, system drona wojskowego i co robimy? Umieszczamy kamery cyfrowe w różnych miejscach samochodu. W bagażniku dajemy zasilanie, akumulatory i 8 laptopów do bagażnika. Zapełniamy nim po brzegi, nimi podłączamy wiązkę przewodów elektrycznych do samochodu i do kamer, które zainstalowaliśmy. Do schowka na rękawiczki czy na mapy wkładamy nadajnik GPS podłączony trwale pod samochód. Następnym krokiem instalujemy do komputera system drona i US oraz instalujemy proste mechanizmy mające, do, mające na celu sterować no. Pedałem gazu, hamulcem, z psęgłem oraz obrotem kierownicy. W ten sposób uzyskujemy w pełni autonomiczny, futurystyczny pojazd, który nie będzie potrzebował kierowcy. Podoba się? Na pewno.